Mimo, że nowych MMORPG-ów na horyzoncie jest sporo, to uważam, że zdecydowana większość z nich nie jest warta czasu casualowego gracza. Mowa szczególnie o produkcjach koreańskich czy kryptowalutowych, które są tworzone jednym schematem i upadają po kilku tygodniach lub miesiącach. Dzisiaj zestawienie takich gier, na które trzeba uważać i których większości bym nie tknął, gdyby nie fakt, że oczekujecie o nich informacji, a dzięki takim informacjom oszczędzicie sobie rozczarowania i zmarnowanego czasu. Dziękuję patronom, dzięki którym takie filmy powstają. Poza tym każdy taki tytuł testuje w dniu premiery na moim streamie na Twitchu, więc zapraszam niecierpliwych. Koreański MMORPG, którego pierwszy trailer zobaczyliśmy jakieś 3 lata temu. W maju roku 2023 zaprezentowano nam gameplay, który tak naprawdę był znowu trailerem, bo co prawda zaprezentowano nam kilka walk, ale były to tylko urywki bez żadnego interfejsu i wciąż wyglądało to na tap target, bo gracze automatycznie byli skierowani w stronę przeciwnika, a łucznik wcale nie musiał celować. Chrono Odyssey tworzony jest przez N-Pixel, które wcześniej stworzyło produkcję zwaną Grand Saga, czyli multiplatformowego MMORPG-a, w skrócie mówiąc mobilkę, która kiepsko sobie radziła, więc wskrzesili ją pod nazwą Grand Saga Unlimited, czyli coś podobnego, ale dodatkowo z NFT i kryptowalutami. N-Pixel stworzyło także platformę zwaną MetaPixel, na której chcą wypuszczać kolejne produkcje ze świata Web3, czyli właśnie z kryptowalutami i NFT. Możecie się domyślać zatem, jakie Chrono Odyssey będzie miało założenia. Najbardziej typowy koreański przedstawiciel gatunku MMO AFK, jakiego można sobie wyobrazić. Nightcrow stworzony jest przez studio WeMade, czyli koreańskiego dewelopera, który ostatnimi czasy popełnił Mir 4. Możecie kojarzyć tego MMORPG-a z obecności na szczytach Steama pod względem graczy online, aczkolwiek jestem przekonany, że było to spowodowane botami, a nie miodnością rozgrywki. Mir 4 posiadał auto-hunting, drętwy system walki i kryptowalutę, której ekonomia została tak przemyślana, że od premiery sukcesywnie dąży ku zerowej wartości. Jestem niemal przekonany, że Nightcrows będzie w wielu kwestiach przypominał właśnie Mir 4. Mamy 7 tokenów kryptowalutowych, mamy NFT, mamy statyczną walkę, ale mamy również Unreal Engine 5. Po prostu to samo co wcześniej, ale w ładniejszym sreberku. MMORPG, który oferuje 12 klas i 10 raz, na głównej stronie chwali się możliwością wspinania czy unikalnymi skillami, jak na przykład możliwość teleportacji czy tworzenia tratw. Produkcja, o której po raz pierwszy usłyszeliśmy jakieś 10 lat temu i która od tamtej pory przeszła kilka gruntownych zmian w procesie produkcji i wciąż jest daleka od wydania. Pantheon miał być produkcją z realistyczną grafiką na wzór EverQuesta. Po jakimś czasie twórcy doszli do wniosku, że lepiej sprawdzi się kreskówkowa grafika, a jeszcze później doszli do wniosku, że warto byłoby sprawdzić tryb rodem z Escape from Tarkov, czyli coś w rodzaju Extraction RPG. Natomiast najnowszy film to godzinne Q&A z twórcami, na którym zapowiadają wielkie zmiany, a tymczasem w tle przez calutką godzinę widnieje jedna i ta sama plansza, która nawet nie jest animowana. Żadnego gameplaya, żadnych artów, żadnej roadmapy, nawet kamerek twórców gry. Nic! Natomiast na stronie głównej oczywiście znajdziecie możliwość zakupienia pakietów przedsprzedażowych w cenie nawet do $150. Nowy MMORPG ze stajni NCSoft, który w Korei miał już swoją premierę, a do Europy zmierza pod szyldem Amazona. Produkcja, która ma być duchowym następcą legendarnego Lineage 2, tyle że w innym świecie, z innymi mechanikami, klasami czy aktywnościami. Throne Liberty początkowo miał posiadać auto-hunting, bardzo statyczny system walki czy skrajne pay-to-win, ale po testach i odzewie graczy będzie jednak ukierunkowany w stronę większej dynamiki, ale wciąż ze sporym pay-to-winem. Jednak jeśli jesteście fanami Lineage 2, to ta gra jedyne czym może pozytywnie zaskoczyć, to masowe formy PvP, ale tylko w określonych obszarach lub na określonych eventach w określonych godzinach. W żadnym wypadku nie będzie tutaj możliwości PvP w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Zamiast klas postaci macie po prostu dwa zestawy broni, a zamiast enchantowania i palenia ekwipunku macie bezpieczne ulepszanie broni. Po więcej informacji zapraszam do filmu Throne Liberty. Niedawno zakończyły się testy Perfect New World, czyli duchowego następcy Perfect World. Okazało się, że pomimo efektowności trailerów, to MMORPG nie robi wrażenia i jest kolejnym przeciętnym koreańskim MMO, ale co ciekawe opartym o silnik Unity. Pomimo, że twórcy starali się zaprezentować produkcję na filmikach jak najlepiej, to w praktyce okazało się, że gra wygląda nieźle tylko w pewnych momentach, cała reszta, czyli animacje podczas walki, podczas cutscenek czy same twarze NPC-ów, wymagają jeszcze sporo pracy. Sam system walki
walki, pomimo że teoretycznie zapowiadany jako dynamiczny, zawiera uniki i sporo efektownych umiejętności, to tak naprawdę sprowadza się do wciskania kilku skilli i nawet nie wymaga specjalnego unikania ataków. Nie można też zignorować faktu, że pierwsze przecieki o Premium Battle Passie mówią o możliwości zdobywania dodatkowego złota czy nawet broni, czyli tak zwane klimaty pay to win. Perfect New World został także zapowiedziany na urządzenia mobilne, więc chyba rozumiecie, jaki tutaj mamy kierunek. Jakie jest Diablo 4, każdy wie i widać to chociażby po ocenach na Steam czy drastycznym spadku oglądających na Twitchu. Na premierę nie było tam zbyt wiele głębi, sezony były nieco lepiej ocenione ze względu na kilka dodatkowych aktywności, a na ostatnim BlizzConie dowiedzieliśmy się o nowym dodatku Vessel of Hatred. Tutaj zaczynają się schody, bo usłyszeliśmy o ankiecie, którą Blizzard rozesłał do graczy. Pierwszym problemem jest cena, bo w ankiecie pojawiła się nawet opcja $100, czyli ponad 400 zł za dodatek do gry, która radzi sobie kiepsko. Poza tym Blizzard rozważa również wcześniejszy dostęp do dodatku, tak jak to miało miejsce przy premierze gry, czy nawet wcześniejszy 3-miesięczny dostęp do towarzyszy NPC, którzy mogliby podnosić za was złoto i mogliby was wspomóc w chomikowaniu ekwipunku. Owi NPC to po prostu nowa mechanika, która zostanie wprowadzona przez dodatek. Ewidentnie Blizzard bada grunt i sprawdza, w którym miejscu można teraz przekroczyć granicę. Zastanówcie się dobrze, zanim podejmiecie decyzję o zakupie takiego dodatku. Mowa o Lineage 2 na oficjalnych serwerach. Nie tak dawno wystartowały znowu nowe serwery od 4Game i wiem, że część z was ze względu na nostalgię próbuje swoich sił właśnie na takich serwerach i czuje ogromne rozczarowanie, że wygląda to jak wygląda. Automatyczne granie, skrajny pay to win i martwe serwery po kilku tygodniach. Niestety dopóki 4Game albo NCSoft nie zapowie wersji retro, klasycznej, może progresywnej, na przykład od którejś kroniki do High Five, i nie ustali tam symbolicznego abonamentu albo rodzaju premium konta, to prawdopodobnie stracicie tylko czas wybierając oficjalne serwery. Na tych serwerach w trakcie eventu w Item Shopie kilkanaście osób jest w stanie zafundować twórcom setki tysięcy dolarów tylko za to, że kupią skrzynki, z których nie wiadomo co wypadnie. Żadnej w tym ekonomii, którą znamy z starszych wersji i totalne wyprucie z RPGowości. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie aktualnie można zagrać w Lineage 2, to zapraszam do mojego innego filmu, link w prawym górnym rogu. Survival Open World MMO, którego premiera była dzień przed publikacją tego materiału. Prawdopodobnie już wiecie, z czym The Day Before się je, więc możecie podzielić się wrażeniami w komentarzu. Jednak na moment nagrywania tego filmu o The Day Before nic praktycznie nie wiemy. Twórcy podzielili się tylko jednym trailerem miesiąc temu, w którym na pierwszy rzut oka widać spory downgrade graficzny. Poza tym gracze doszukali się sporo elementów, które były zainspirowane innymi grami. Przykładem jest chociażby sama grafika z logiem gry, która przywodzi na myśl The Last of Us, czy jedna z grafik, która z kolei jest bardzo podobna do tej z The Division. Nawet najnowszy trailer jest inspirowany GTA V, Cyberpunkiem czy Red Dead Redemption 2. Kolejna ciekawostka od Blizzarda, czyli nowy dodatek do World of Warcraft rozpoczynający trylogię World Soul. O ile z samym dodatkiem wydaje się wszystko w porządku i będziemy mieli tutaj nowości w stylu nowych terenów, dungeonów, talentów czy nowych mechanik, o tyle tutaj Blizzard znowu postawił krok w przód w kwestii monetyzacji. Otóż po raz pierwszy w historii World of Warcraft dostęp do dodatku będzie 3 dni wcześniej dla tych, którzy zakupią droższą wersję preordera, czyli tą kosztującą 90 euro, a w przeliczeniu na złotówki niemal 400 zł. Za dodatek. Jeśli chcecie wiedzieć, do czego to prowadzi, jaka jest historia monetyzacji w WoWie, to zapraszam do osobnego filmu, który nie spodobał się fanboyom World of Warcraft. Trzeba też nadmienić, że jeśli planujecie przykładowo powrót do WoWa po latach, to Dragonflight, The War Within nie są tym, co zapamiętaliście z dawnych lat. Dużo metagamingu, min-maxingu, tryhardu, poplątanych mechanik czy horda i przymierze trzymające się za ręce. Widzę dwa główne problemy w nadchodzących MMO. Po pierwsze, deweloperzy wydając koreańskie MMORPGi w Europie są święcie przekonani, że Auto Hunting czy inne samograjki to genialny pomysł, który trafi do tych, którzy chcą grać w MMO, a nie mają na nie czasu. W praktyce jest to zupełnie inny gatunek nazwany przeze mnie MMOAFK, w którym progres osiągany przez Auto Hunting tak naprawdę nie jest progresem na tle innych graczy, bo każdy z tego korzysta i nie ma tam miejsca na uwzględnienie umiejętności gracza, jest to po prostu przepalanie prądu skutkujące zwiększonymi cyferkami przy poziomie bohatera. Jest to swego rodzaju 500+ w MMO, każdy to dostaje, ale przez to traci na wartości. Drugim problemem nadchodzących MMO jest coraz bardziej agresywna monetyzacja, która powoduje bezpośrednie powiązanie realnych finansów z ekonomią w grze, przez co gra przestaje być alternatywnym światem opartym o inne zasady niż codzienne życie. Zauważalny progres nie jest skutkiem umiejętności i poświęconego czasu na wirtualne dungeony, rajdy czy PvP, a po prostu wynika z kasy pochodzącej z ciężkiej codziennej pracy. Nie dajcie
dajcie się podhypować na mierne gierki. Wielu w internecie będzie chciało was do nich przekonać, bo jest im to na rękę i sprzyja budowaniu społeczności wokół danej produkcji, jednak w zdecydowanej większości jest to chwilowy hype i zaraz po tym pojawi się poczucie zmarnowanej kasy czy zmarnowanego czasu. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.